zaczynamy zabawę. I could look at you all day. Watch the way them hips sway. Love your body so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind cause your frame. Ay, girl. Wyraźnie mój czas na klocki Lego już minął, bo mnie nawet nie chcą wpuścić na event. A jednak chociaż dostałem się na jedną atrakcję, więc fajnie. Dajcie, zobaczymy jakie polibagi dają. Widzę, że to są chyba te same, co były 2 lata temu i rok temu. A nie, dobra, to są z Lego Friends akurat. No, dużo się dzieje. Tak, Kamil. No i uwaga, uwaga, ostatnia praca w tym konkursie. Bardzo dziękuję. Chociaż plakat mama, raczej przepraszam, dyplom. Bardzo się cieszę, że no, chociaż to mi się udało zdobyć, bo niestety na budowanie, na konkursy jestem już za stary. No tak mi przynajmniej powiedzieli. Jestem trochę smutny, no ale trzeba się z tym pogodzić. Tutaj mamy niektóre zestawy z Lego Ninjago. Na przykład Świątynię Rezurekcji. Katany. Wróciłem, no bo co ja tam będę dłużej stał. Niestety nie udało mi się wziąć udziału w tym konkursie na klocki. Aczkolwiek jak mogliście zobaczyć, są jak zawsze te same podczas eventu z Lego Ninjago, czyli Smog z roku 2016. A jeśli chodzi o sam event, no to trochę jest mi przykro, wiadomo, że nie mogłem już wziąć udziału w tym konkursie. Ale tutaj trochę dziwna sprawa, bo jeszcze 6 miesięcy temu normalnie mnie wpuścili, a miałem 14 lat, a ponoć do 13 roku życia można budować. No to trochę dziwna sprawa, ale zasady ponoć się zmieniają. Ale w tym wszystkim najbardziej spodobała mi się jednak postawa tych organizatorów, no bo mnie przeprosili i powiedzieli, że jakby mogli, to by mnie wpuścili. Tutaj ponoć chodzi o samą postawę rodziców, bo podczas tego eventu właśnie zmieniło się to, że rodzice nie mogą budować wspólnie z dziećmi. Po części bardzo dobrze, że zabronili rodzicom wchodzić wraz z dziećmi na ten event, no bo te wszystkie moki były budowane przez rodziców, a nie przez dzieci. I wielokrotnie byłem oburzony tym. Oczywiście nie mówiłem tego na głos, że mi się to nie podoba, ale w myślach wielokrotnie sobie to mówiłem, że no to jest nie fair, ja musiałem sobie sam budować, nie wołałem taty, żeby mi wybudował zwierzątko czy tam jakąś wieżę. A z drugiej strony, no nie fajnie, bo teraz ja nie mogę wchodzić. Pracownicy mi powiedzieli, że jak ja bym wbił na tą całą strefę budowania, to rodzice znowu by się czuli obrażeni, no bo jakie szanse ma dziecko, nie wiem, 7-letnie z 15-latkiem? Mimo wszystko nie odstawał ten event od reszty eventów, bardzo podobała mi się ta impreza. Mimo, że mnie nie wpuścili, to i tak zdobyłem dyplom, plakat, fajni ludzie, mili pracownicy, spotkałem kilku widzów, rozdałem autografy, tak, chcieli ode mnie autografy. O, czuję się już gwiazdą! Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat relacji z eventu. Następny tydzień będzie wyjątkowym tygodniem pod względem materiałów. Postarałem się, kilka odcineczków jest już nagranych, w tym specjal halloweenowy. Spokojnie, jestem chrześcijaninem, dlatego nie musicie się bać, że będę was nawracał na ciemną stronę mocy. Trzymajcie się, cześć!